ten sposób w Tarnowskich Górach uczczono pamięć ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Zginęli wtedy Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Maria Kaczyńska, małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także wszyscy członkowie delegacji do Katynia, łącznie 96 osób. Kiedy przerzuciłem stację na drugą, myślałem, że jakaś pomyłka, to było niedowierzaniem totalnym. I właściwie docierało to do mnie tak do większości Polaków przez cały dzień. Bardzo płakałyśmy wspólnie z całą moją rodziną, bo wiele osób, które zginęło, było moimi serdecznymi przyjaciółmi i wspólnie mieliśmy plany. Plany, których nigdy nie uda się już zrealizować. Ale śmierć wszystkich tych osób nie poszła na marne. To było otwarcie, może to jest jeden z sensów tej wielokrotnej śmierci, że świat dowiedział się, chyba tak naprawdę po raz pierwszy dowiedział się o Katyniu. Katyniu, gdzie Rosjanie bestialsko zamordowali polskich oficerów, porzucając ich w anonimowej zbiorowej mogile. To tak jakby symbol jakiś taki, tak jakby te dusze, które tam, tyle tych dusz, ponad 20 tysięcy tych dusz, one wołały o to, żeby cały świat się dowiedział. Do tego potrzebna była kolejna tragedia i śmierć kolejnych Polaków. Do ich pamięci poświęcony został pomnik w Parku Miejskim. Tarnowskie Góry w dniu dzisiejszym były przykładem tego, jak winniśmy obchodzić tego typu uroczystości. Właśnie w kontekście Smoleńska, w kontekście Katynia pokazaliśmy, że jesteśmy jedną wspólnotą. W obliczu śmierci wszyscy są równi. Wymownie o tym przypomina ziemia z Katynia i Smoleńska rozsypana wokół pomnika. To jest tragedia narodowa, to jest pamięć po tych ludziach. I z tej pamięci powinno coś wyrosnąć nowego, coś lepszego. Czy to się uda i czy z tej bolesnej lekcji historii wyciągniemy odpowiednie wnioski, pokaże czas. Na pewno przeżyliśmy trudne chwile i pamiętamy o Katyniu i o Smoleńsku.